co ja chcę zwiększyć. Zwiększ prędkość. Użyj wszystkiego do zwiększenia limitu ringów. Chcemy? Tak. 448. Dobra. Elo. Mamy 448. Jeżeli ktoś myślał, że ja tu będę miał, nie wiem, 600, 700, 800, to nie wiem. Niech się w łeb puknie taka osoba. Znaczy dobra, przepraszam, no nie chcę być taki agresywny na seriach, więc powiem, że po prostu się myli, no nie? Ta osoba. Ta osoba wie, o kogo chodzi i się po prostu myli. No przepraszam, ja lubię czasami, kurde, tak żartobliwie was pocisnąć. Ja wiem, że wy też lubicie mnie wyzywać, więc jak to się mówi, ja was pocisnę i wy możecie mnie w komentarzach też Też mnie możecie pocisnąć. Nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, tylko w granicach zdrowego rozsądku. 4-5. SK i 180 ringów. Robi się. Oczywiście, że tak. Zrobimy to. Jak najbardziej. To mamy tak. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5. Teraz będzie robione 4-9. Czyli brakuje nam jeszcze tak. 4-6, 4-7, 4-8. Trzech cyberprzestrzeni nam brakuje. Pytanie, czy ja chcę dzisiaj to wszystko robić? To jest dobre pytanie. I pytanie, czy ja byłbym w stanie, kurde, ostatniego bossa pokonać, jeżeli bym miał mieć dzisiaj konfrontację. O, Green Hill. Dawno żeśmy nie widzieli Green Hill swoją drogą. To było tak, 180, tak? Okej. To będzie 180. To się nie liczy, to co miało przed chwilą miejsce. Tego nie było, tego nie było. Aha, już widzę, że czerwony ring pierwszy został ominięty. Bardzo nieładnie. Czyli ten pierwszy musiał być gdzieś blisko. Wow, no to to trochę na farcie było zrobione. Jakbym nie doskoczył, to bym się wydarł, nie? Autentycznie bym się wydarł na pełne gardło. Ale eskę już mamy. Eskę już mamy. Ale nie mamy wszystkich z czerwoną gwiazdką. Więc skoro już eska jest, no to fajnie jest. Ha, ha, ha! Dobra. Już widzę, gdzie był ten pierwszy gagatek, widzicie? On był po prawej stronie. A ja żem go ominął. A ja żem go ominął. No i subcio. Fajna muzyka nawet tutaj leciała, muszę przyznać. Naprawdę, fajna muzyczka. Ogólnie te poziomy są całkiem też, muszę przyznać, okej. Za dużo się w ogóle powtarzam, to też będę musiał kiedyś w końcu ograniczyć, bo to naprawdę jest nawet dla mnie irytujące, muszę przyznać. Nawet dla mnie. Niektórzy myślą, że kurde, ja się sam nie irytuję, ale kurde, naprawdę. Mógłbym trochę rozszerzyć swoje słownictwo, nie żeby coś. Więcej książek zdecydowanie wypadałoby poczytać, jeżeli chcę rozszerzyć swoje horyzonty myślowe. Jakkolwiek by to nie brzmiało. I dlaczego mówię na tej cutscence? Ponieważ... Znaczy cutscence, bardziej na tej scence. Dlaczego mówię? Bo i tak tutaj żadnego dialogu nie ma. Więc po co mam siedzieć cicho? Niepotrzebnie. 4-5 jest zaliczone. Oh yeah! Fajnie. Więc eskę tu mamy jak najbardziej ogarniętą. Co jest u góry? O, u góry jest szczyt.
Gdziekolwiek ten kluczyk będzie pasował, na bank będzie pasował. To nie miało sensu, co ja teraz powiedziałem. Kompletnie. A czemu gra mnie tak bardzo brzydko potraktowała? Co to miało znaczyć? Myślałem, że kurde będzie tu gdzieś niżej platforma. Co to miało być? Czy gra w tym momencie chce mieć problemy? Najwidoczniej tak. No ej, no co to miało być? O, super. Spadliśmy w końcu we właściwe miejsce. Dobra. Mamy noc. Mamy noc, mamy noc, mamy noc. Zastanawia mnie jeszcze inna rzecz. Gdzie jest kolejna cyberprzestrzeń? Trochę tych cyberprzestrzeni jednak mamy jeszcze do zrobienia, czyż nie? No nie! Tylko nie Ghost! Zapomniałem kompletnie, że tutaj Ghost też jest. Ojejku, idź mi stąd. Idę od niego, ty parówy. Takiego wała, Ghost. No, jesteśmy u góry. Prawilnie, prawilnie. To mamy mościk. Wypadałoby jeszcze w tę stronę przejść, zobaczyć. O, możemy pogadać. Chcemy z nią gadać? Mamy o czym w ogóle gadać? No dobra, gadajmy już. Skoro jest, no to... Proszę bardzo, mów, co ci ślina na język przyniesie. We've got satellite maps today, but I don't think they can compete with direct brain downloads. I can roll with it now that I know it's alien tech, but it's still a bit weird to me. Like, why are the villages missing when everything else is so detailed? The ancients had a difficult time adapting to this world, adjusting to the new flora and fauna, dealing with technological incompatibilities. Their settlements were under constant revision. The map was designed for a universal knowledge of the islands and their facilities. I guess that makes sense. And it's probably a good idea to limit the info to make sure whoever can access it can be trusted first. Jak mam skrócić ten dialog do jednej sekundy, to w dużym skrócie... A! Jak... Nie masz do kogoś zaufania, to nie sprzedawaj cennych informacji, bo potem ktoś niezaufany to wykorzysta. To jest tak w dużym skrócie, muszę powiedzieć. Tak w dużym, naprawdę w dużym uproszczeniu. No i tam też było o starożytnych, że oni tam nie mieli łatwo w życiu, jakkolwiek to brzmi. No nie mieli łatwo, no co tutaj dużo mówić, no. Musieli się poświęcić. No tak w dużym skrócie, jak mam przetłumaczyć tę cutscenkę, która miała przed chwilą miejsce, bo nie będę ukrywał, bardzo lubię tę gierkę, ale czasami ta gra ma trochę takie zbędne. Znaczy ja po części rozumiem, dlaczego są te cutscenki, no bo w sensie te zbędne, które na przykład tłumaczę w parę sekund, tak jak przed chwilą. No bo jednak gdyby nie to, no to gra mogłaby być trochę krótsza, no nie? A czasami taki filler tak zwany lub coś pobocznego, no jest ważny w grach, jakby nie było. Jest nawet, bym powiedział, bardzo ważny. Teraz tak, tu pójdźmy.
Nie ma tutaj nic ciekawego, tak? No zaraz sprawię, że będzie coś ciekawego, mówię wam. Ja zaraz tak zrobię. Zaraz się nie będziemy nudzić, tylko wręcz przeciwnie, będziemy się wszyscy świetnie bawić i szampańsko. O, jest Koko stary. Możemy mu zaraz zawrócić gitarę i w sumie tak też zrobimy. Siema! A, mam przyprowadzić mu Koko. Myślałem, że coś mi dasz. Dasz jakiś upgrade, cokolwiek. A ty kurde wolisz gadać o nie wiadomo czym zresztą. Same głupoty mi tylko gadasz. Takie trochę starcze gadanie, nie? Starcze pierdzielenie o Chopinie. Ale dobra, mogę mu przyprowadzić te kokosy, o ile gdzieś tu będą. Dawaj mnie, Koko. Chodź ty, chodź ta. Ale się deszczowo zrobiło, moi drodzy. Też to zauważyliście? Zobaczmy, co tutaj na dole skrywa. Powiedziałem. Co tu na dole się dzieje? Mamy coś takiego, spoko. Żadnej cyberprzestrzeni schowanej tu nigdzie nie ma. To po co takie kurde miejsce, skoro tutaj nic nie ma? Tylko niepotrzebnie czas traci się. Wow, co to jest? To miejsce będzie chyba tylko nocą aktywowane. Tak mi się wydaje. How cool it looks. Super, super, wysoko poleciałem, super, naprawdę. To było wręcz obłędne. Normalnie, nie wiem co powiedzieć, nie wiem co powiedzieć, co tutaj się przed chwilą wydarzyło, ale to było tak cudowne. Dobra, mam dalej badać wyspę, spoko. Myślałem, że ona coś więcej powie. Ale jednak nie. Dobra, więc co ja mogę dalej zrobić? To jest dobre pytanie. Bo ja coś czuję, że kurde mało tutaj zrobimy. Mało tutaj możemy zrobić. Trochę mi się to nie podoba. No ale co ja biedny poradzę, jeżeli się okaże, że mało zrobimy, no. No trudno. Muszę niestety żyć z tą informacją i z tą porażką przede wszystkim. Ale jedno mnie zastanawia. Tak naprawdę jedno mnie tutaj zastanawia, bo tam mamy sobie mościk ogarnięty, wszystko spoko, spoko. Ja to jak najbardziej kumam. Ale... Gdzieś jeszcze musi być jakaś cyberprzestrzeń. Tu 4-2 jest, dobra, spoko. Tam mamy nic, w sumie, nic ważnego.
Gdzie jest w takim razie 4.6? 4.7? 4.8? Nie są te wszystkie cyberprzestrzenie? Chyba mi nie powiecie, że ich nie ma. Bo będę bardzo zły. No nie no, kurde. Patrzcie. Nawet nie zdążył mnie zaatakować. He. Ho 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 hi. Hi 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 hi. Hi 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 hi. Ale zostałeś pociśnięty. No ale tu mamy południowe lotnisko, to nas praktycznie w ogóle nie interesuje. Ale mamy drugie koło zębate, więc to jest jak najbardziej spoko. Natomiast o! Znowu ty! Naprawdę! Znowu chcesz dostać w piernicz? Spoko. Mówiłem, że dostanie w piernicz. Bardzo szybko poszło. 3 koła zębate. Mam przy okazji mały zapas, tak więc jestem przygotowany na next. Na next! To jest 4-1. A gdzie jest 4-5? Nie, przepraszam, 4-6, 4-7 i 4-8. Chyba tutaj gra o czymś zapomniała. Ohohoho. Nieładnie. O, coś tutaj mamy. Widzicie? Warto od czasu do czasu zobaczyć, co jest pod spodem. Koło zębate czwarte. Patrzcie. Kto by się spodziewał? Fajna niespodzianka. O, patrzcie na to. Musimy teraz za tym światłem iść. Dokładnie tak. Super. Kolejna część mapy odblokowana. No w zasadzie cała tutaj mapka jest odblokowana. To już nie jest żadna tajemnica. To teraz sobie ustawmy cel na nutkę. A co? Zdobędziemy sobie jeszcze jakąś. Czemu by nie? Seven rings in hand. Seven rings in hand. 7 pierścieni w dłoń. To mi się kojarzy. To mi się kojarzy. Albo w dłoniach, jak chcemy sobie to nazwać. To mi się kojarzy z każdą grą Sonika, gdzie jest, kurde, 7 pierścieni. A tak serio, to nie wiem czemu, ale mi się kojarzy z Secret Rings. No, z tą gierką mi się kojarzy nutka. Ale nie wiem, mogę się mylić. Nie jestem wszechwiedzący, jak już niejednokrotnie podkreślałem. Mogę się pomylić. Taki tip, kurde. Ej, wyobraźcie sobie, moi drodzy, że ja się mogę pomylić, nie? To nie jest tak, że ja, kurde, jestem jakiś wszechwiedzący. Tylko ja mogę też się pomylić, bo jestem też człowiekiem. Ej, kurde, ale wam ciekawostkę sprzedałem, co nie? Co, wy nie wiedzieliście o tym? No tak, bo wy myśleliście, że ja warzywem jestem. Co? O czym my tu mówimy? Proszę państwa. Co wy, kurde, z choinki żeście się urwali? Explore. Harvest all you need from the island to succeed. Seek the one you call Elder Coco to enhance your speed and vitality. Seek the one you call Hermit Coco to exchange one for the other, or make him offerings to raise your strength and resilience.
Use your companions to better navigate the island. Enter the purple portals to find the keys and resources you need. All will aid you in your journey. Dziękuję. Szybka podróż. Owszem. Przeniesiemy się do starszego. Siema!